Planując podróż tutaj, stwierdziłem, że zrobię coś, co będzie spajać każdy odcinek razem. A że wakacje najczęściej kojarzą się z okularami przeciwsłonecznymi, to stwierdziłem, że w każdym vlogu będą okulary, tak jak robią to popularni vlogerzy, tacy jak na przykład Casey Neistat. Wakacje to też mnogość kolorów, więc to nie mogła być jedna para. W Polsce najbardziej popularnym sklepem, skąd można kupować rzeczy z Chin, jest AliExpress. Ale akurat te okularki kupiłem na Wish.com. Podobny sklep. Kosztowały po 5 dolarów sztuka. Kupiłem ich dosyć sporo, dlatego że stwierdziłem, że dobrze jest mieć taki mały, drobny zestawik gdzieś schowany, a przy okazji wiele z tych okularków zdarzyło mi się rozdać komuś, na przykład na prezent. Początkowo chciałem mieć w każdym vlogu inny kolor takich okularów i za każdym razem je rozkładać jako taki, wiecie, element takiego intro. Tylko pojawił się jeden drobny problem. Większość tych okularów zgubiłem i zostały mi 4 sztuki, z którymi wyruszyłem, a ostatecznie mam tylko 3. Nie wiem dlaczego. No i cóż, to jest cała historia tego badziewia. To są okulary chińskie. Tylko i wyłącznie. Chcecie wiedzieć, jakie inne miałem przygotowane na inne dni? To ja wam pokażę. Miałem na przykład takie okulary, w których chciałem występować. Albo okulary, które w większości już są znane. Hop. Do jakiegoś śmiesznego intro. Czyli mamy rozkładanie, zakładanie. Brzdęk. Natomiast wielu z was pyta, dlaczego te okulary mają akurat logo. W momencie, jak zobaczycie na aukcji nie ma logo, bo wtedy firma Ray-Ban wzięłaby i mogłaby tą aukcję zablokować. Natomiast w momencie zazwyczaj, jak takie okulary dostajecie z Chin, to one są jakimś tam logo ozdobione, tak jak widzimy tutaj, albo z boku. Problem jest taki, że to nie jest zgodne z prawem działanie i w momencie, jakby do was celnik na przykład zadzwonił, mówi: ej, mam 100 par okularów firmy Ray-Ban, podróbek, czy to pan zamawiał? To moglibyście mieć problem i wtedy lepiej jest powiedzieć, że to nie wy żeście zamawiali, no bo Chińczycy, oni nie tyle kopiują, co idealnie się wzorują. A ja was zapraszam do dzisiejszego odcinka. Opuszczamy Kavos. Dzisiejszego vloga należy zacząć z przytupem, dlatego że Grecja to przede wszystkim śliczne widoki z góry. Pierwszy nasz punkt to zamek Angelo Castro, który znajduje się tam na górze. Wchodzimy. Myślisz sobie, skały, a tu nie, widok. Zacznijmy zwiedzanie samego zamku od jego piwnicy. Gdzie ja wszedłem? Jakieś ikony, krzesło. Wiecie co? Jednak stąd idę. Te tereny, jak sami widzicie, są dosyć specyficzne, dosyć trudne. Kiedyś Angelo Castro to była stolica całego Korfu. No bo ciężko jest takie miejsce zdobyć. A zresztą jest bardzo ładny widok z góry. Pomyśleć sobie, że taki zamek powstał w okolicach 1200 roku. Dzisiaj, jak patrzę się na niektóre budowle w miastach, wiecie, na przykład renowacja dróg, które trwają masakrycznie długo. To ja przyszedłem za ten, bo tu jest barier, chyba nie powinien.
O czym ja to? Ta budowla powstała 800 lat temu, czyli szmat czasu. Ale dlaczego była taka ważna? Przede wszystkim dlatego, że stąd rozpościera się wielki widok na całe otaczające morze. O wiele prościej było odpierać ataki Turków, mając wgląd na to, co się dzieje. A oprócz tego, słuchajcie, kto by nie chciał mieć chaty z takim wspaniałym widokiem? Wiadomo, takie miejsca to jest niebezpieczeństwo. Można zawsze spaść, więc słuchajcie, nie róbcie żadnych głupich rzeczy, bo nie ma sensu ryzykować. Najlepiej jest to wszystko po prostu podziwiać, nie Kamil? Masz całkowitą rację, tylko ja podziwiam z innego punktu. Bądźcie ostrożni. Absolutnie nie mam pojęcia, jak Kamil mógł tutaj siedzieć z nogami skierowanymi w dół, bo ja od samego siedzenia po drugiej stronie kamienia mam ciary. Mam po prostu lęk wysokości. Jak ci ludzie na te budynki się wspinają, to ja nie wiem. Jak zobaczyłem, jak tu jest wysoko w podglądzie, nogi odmówiły mi posłuszeństwa. Stanąłem na górze. Czuję się tak dobrze, ale tak mi zaczęło ściskać wszędzie, że stwierdziłem, że nie, bo jeszcze zrobię lepsze smarowanie na skalę. Walka ze strachem. Walka z lękami. Podejście drugie. Tu się pewnie czuję. Walka z lękami. Ujęcie drugie. I to już trzecie. Co mi teraz już mogę siedzieć? Teraz już jest ok. Ale za pierwszym razem myślałem, że zejdę. Dobrze jest czasami powtarzać ujęcie do vloga. To może teraz tam. Nawet nie wiecie, jaki jestem radosny, że w końcu mogę sobie chodzić po płaskim. Tak. Jedna z rzeczy, jakich nauczyłem się w Grecji, to jest drzewko oliwne. Wygląda fajnie. Przede wszystkim najfajniejszy ma pień. Zobaczcie, ten pień ma wgłębienia. Wiecie, jakich ujęć brakuje w tych vlogach? Ujęć z dronów. Wyobraźcie sobie teraz drona nad tym statkiem. Zamkiem. Sprawdzić ci bilety? Dzień dobry. Bilety do kontroli. Do śmieszkowania. Lecimy w dół, bo mamy jeszcze parę ciekawych rzeczy do zobaczenia. A czas się powoli kończy. I pomyśleć, że z każdego takiego małego ziareneczka będzie mała oliweczka. Jak sami widzieliście i wciąż widzicie, Grecja to jest bardzo kamienista wyspa. Jak teraz spojrzycie na mapę dodatkowo, to ciężko jest tutaj doszukać się plaży piaszczystej. Nam udało się jedną znaleźć i właśnie na nią podążamy. Tylko jak sami widzicie, nie jest ona wielka i jest wystarczająco dużo osób. Dlatego stwierdziliśmy, że zdecydowanie lepiej będzie sobie siąść w restauracji i popodziwiać ten widok z daleka, a ja będę występować cały czas w okularach, dlatego że bez okularów widać, że chodzimy cały czas w nich i nie jestem opalony. Ale zobaczcie, jaki mamy widoczek. Są takie chwile jak ta. Niegdyś ten pień był palmą. Dzisiaj już nią nie jest.
mówiliście wiele razy, że nie jeżdżę w ogóle samochodem, bo stwierdziłem, że wam pokażę, że jestem w stanie i że potrafię. Zakręć. Kółko, rób kółko. Rób kółko jak coś, jeździ w kółko. Nie zapiąłeś się, ziom. Jeździ w kółko, jeżeli coś się dzieje. Nie będziesz wiedział, który pedał, jeździ w kółko. Może tam komu kwaturetka, a co? Myślę, że tak. Przyprawy jakieś? Pożyczmy ze sprawacji. Chodź. Charakterystycznie się porusza po niektórych sklepach. Zobaczcie na te punkciki. Zaraz przy wyjściu z hotelu mamy pełno świetlików. Dojechaliśmy do Sidari. Tam jest Kamil, bo tam jest nasz pokój. Tu jest basen, palmy, morze. Ale słuchajcie, na dzisiaj to byłby koniec. Mam nadzieję, że dzisiejsze piękne, słoneczne widoki wam się podobały. Natomiast jutrzejszy dzień zaczniemy od oprowadzenia was po samym hotelu. A teraz musimy usmażyć mięsko, bo makaron jest już gotowy. Dzięki wam wielkie. Jak chcecie zobaczyć materiał ze strony Kamila, zobaczcie. Welcome in my world, my friend. A to jest poprzedni dzień.